Lech Walesa balował na gali alkohol, kobiety statuetka co na to Danuta, zdjęcia. Lech Walesa pomimo swojego wieku nie zamierza przestać bywać na galach i bankietach. Zwłaszcza że podczas poniedziałkowej gali osobowości i sukcesji roku 2023 znalazły się takie gwiazdy jak Izabela Janachowska w swojej olśniewającej stylizacji. Danuta i Zenek Martyniukowie, Leszek Mozer, Paulina Smaszcz, Ida Nowakowska. Robert Korzeniowski, Mariusz Pujszo, czy Alicja Kolasińska. Statuetkę otrzymał m.in. Lech Walesa, który przy stoliku i poza nim wydawał się w świetnym humorze. Czy to towarzystwo sluzyło byłemu prezydentowi, czy może zawartość w szkle? Na warszawskiej gali Lech Walesa siedział przy stole z Beatą Drzazga, która kusiła swoimi walorami wypełzającymi z równie wielkiego dekoltu. A tak z Władysławem Kozakiewiczem. Do stolika chętnie przychodzili goście, aby chwilkę pogadać z byłym prezydentem Polski, chociażby Robert Korzeniowski. Symbolicznego kielona wychylili z Walesa zarówno sportowcy, jak i przedstawiciele biznesu. Jak sam organizator napisał na swojej stronie, to wydarzenie jest jedyne tego typu, które laczy różne środowiska biznesowe, rozrywkowe, nauki i sportu. A nic nie wiedzę przecież tak, jak wspólne rozmowy przy kieliszku. Szkoda tylko, że na tak świetne imprezę Lech nie wziął ze sobą żony Danuty. Danuta Walesa 2 miesiące temu, 25 lutego, obchodziła swoje 74 urodziny. Żona słynnego lidera Solidarności jest z nim od 53 lat i rzadko kiedy ma okazję usłyszeć na swój temat mile słowa z ust męża. Były prezydent wielokrotnie powtarzał, że jego żona jest zachlanna, przypomnijmy. Lech Walesa ma 12-13 tysięcy złotych netto emerytury, a także ona ma bez przerwy pretensje o różne rzeczy. W sumie to chyba dobrze, że Danuta Walesa nie musiała oglądać męża, jak szczerzył się do innych kobiet i kieliszków.